Nasze powiatowe grożynki. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Wszechmogący Boże i Najlepszy Ojcze, Ty pozwalasz ludziom uprawiać ziemię i zbierać z niej obfite plony. Bądź uwielbiony za przyniesione tu owoce ziemi i pracę rąk rolników i pobłogosław te wieńce żniwne, owoce i warzywa. Spraw, Panie, aby nikomu w tym roku nie zabrakło pożywienia. Wspomagaj swoją łaską wszystkich pracujących na roli i naucz nas dzielić się Twoimi darami z każdym, kto znajdzie się w niedostatku. Pozwól nam tak korzystać z dóbr tej ziemi, abyśmy zasłużyli na uczestnictwo wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa Pana naszego.
miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, dla jedności Duchu Świętym, niech będą z Wami wszystkim. Myślę, że na tym terenie, w tej miejscowości, z miejscowości, z których najczęściej pochodzimy, nie musimy mówić, jak ciężka i trudna jest praca rolnika. Praca rolnika to zmęczenie fizyczne. Praca rolnika to kurz i pot. Praca rolnika to bardzo często niedospane noce, to czasami przerwane noce, bo trzeba wstawać, bo coś się dzieje w gospodarstwie. Praca rolnika to niepewność. Praca rolnika to ciągły niepokój o to, czy to, co zasiałem, rzuciłem w ziemię, wyrośnie, czy nie będzie kataklizmu, czy przywiął nie zniszczy mojej pracy. Ale z drugiej strony, praca rolnika to to, co jest, można by powiedzieć, najbliższe Panu Bogu, bo czynienie sobie ziemi poddanej. To bezpośredni kontakt z matką i ziemią. To bezpośredni kontakt, to bezpośrednie produkowanie tego, czego człowiekowi w życiu najbardziej potrzeba do życia, a więc chleba. I dzisiaj gromadzimy się tutaj w tej świątyni, by dziękować Panu Bogu za pracę rolnika, by dziękować za te nieprzespane noce, za ten pot, za ten trud, za to zmęczenie, za ten wysiłek fizyczny. Dziękować Panu Bogu, że rolnicy są pośród nas i ze przeproszą się i dzięki nim możemy żyć, mamy co jeść, a więc możemy śmiało patrzeć w przyszłość. Gromadzimy się, by dziękować im za ten trud, ale gromadzimy się także, by prosić o to, by nadchodzący rok był również rokiem Bożego błogosławieństwa i łaski dla nich. Gromadzimy się, by modlić się. Bardzo dziękuję wszystkim w imieniu księdza proboszcza, który niestety nie może być tutaj pośród nas, bo jest w szpitalu. Będziemy modlić się także o jego zdrowie. Gromadzimy się, by modlić się w intencji rolników. I gromadzimy się tu z tego miejsca, w imieniu księdza proboszcza. Chciałbym powitać wszystkich, którzy przybyli na te dzisiejsze uroczystości. Wszystkich rolników, wszystkie miejsce dożynkowe, przedstawicieli poszczególnych wniosek. Chcę powitać starostów tych uroczystości dożynkowych, ale także chcę powitać wszystkich gości, którzy byli tutaj do nas. Chcę powitać parlamentarzystów na czele z panią Marią Kos. Chcę powitać wszystkich samorządowców, którzy przybyli dzisiaj na pierwsze święto i na dożynki powiatowe. Chcę powitać panią, na czele z panią starostą Ewą Beszlak i wójtem gminy Bogdanem Dolińskim. Niech ta nasza wspólna modlitwa dziękczynno-błagalna zaowocuje wieloma łaskami od Boga. Drodzy bracia i siostry, jak ksiądz dziekan zaznaczył, gromadzimy się na tej mszy świętej, aby przede wszystkim podziękować Bogu za pracę rolników, podziękować Bogu za pracę roli, za owoce, skutki tej pracy. Ale chcemy też również na tej mszy świętej złożyć Bogu dziękczynienie za wszelką ludzką pracę, którą człowiek wykonuje i za wszystkie jej skutki, jej owoce. Czy możemy się z nich cieszyć. Chcemy podziękować za wspólne dobro, z którego korzystamy. Wspólne dobro z naszą ojczyznę. Za naszą małą ojczyznę, za nasz region. Dzisiejsza liturgia słowa, drodzy, tak jak każda liturgia słowa, daje nam konkretne wskazania. Słowo Boże jest bardzo konkretne. Słowo Boże przeszywa nasze sumienia i nie pozwala nam przejść obok tego słowa obojętnie. Właśnie Pan chce wstrząsnąć naszymi sumieniami. Chce zwrócić na coś naszą uwagę. Chce, żebyśmy odwrócili obojętność, ospanie, abyśmy się nad czymś zastanowili, żebyśmy uczynili pewną refleksję nad swoim życiem.
Ponieważ Pan Bóg nie chce naszej zguby, ale Pan Bóg zawsze chce naszego dobra, ponieważ Pan Bóg jest wyłącznie dobry. Co Ojciec mówi nam na tą naszą dzisiejszą uroczystość Słowo Boże? Na co wskazuje naszą uwagę? Słowo Boże dzisiaj mówi nam, moi drodzy, o uczciwości. Jest ona bardzo ważna w naszym życiu osobistym, w naszych relacjach rodzinnych. Jest ona bardzo ważna w naszych relacjach, tych szerszych, regionalnych, naszej ojczyźnie, uczciwość. Ale uczciwość bierze się, moi drodzy, przede wszystkim z mojej relacji z Panem Bogiem. Zastanówmy się dzisiaj, dziękując Bogu za naszą pracę, za jej skutki. Tak, nie każdy z nas weźmie swoje sumienie. Czy ja jestem uczciwy w relacji mojej z Panem Bogiem? Jak ja traktuję Boga? Czy traktuję Boga jako kogoś, kto jest najważniejszy w moim życiu? Czy Bóg jest może jakimś tylko dodatkiem? Albo jest kimś nieistotnym, a może w ogóle nie traktuje go jako osobę? Czy Pana Boga traktuje poważnie? Celem naszego życia, moi drodzy, jest postawić Boga na pierwszym miejscu. To nie jest proste oczywiście zadanie, ale Pan Bóg nigdy nam nie stawia jakichś małych poprzeczek, bo Pan Bóg każdego z nas traktuje bardzo poważnie. Jeśli ktoś komuś stawia małe wymagania, to znaczy tylko to i wyłącznie, że traktuje go niepoważnie. Pan Bóg stawia nam bardzo wysoką poprzeczkę, ponieważ traktuje nas poważnie i ponadto wie, że jesteśmy w stanie sprostać tym wymaganiom i on nam pomaga w tym. Stawia nam taki cel, abyśmy go postawili na pierwszym miejscu w naszym życiu. Żebyśmy go zaczęli traktować uczciwie, poważnie. Żebyśmy byli mu wierni. Być może jest ciężko postawić Pana Boga na pierwszym miejscu, ale jeśli się staram, pomimo mojej grzeszności, pomimo moich wad, to jestem na dobrej drodze. Nie będę dzisiaj żadna ciała ze świętym dziekanem. Razem z Panem Krytem chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować w imieniu wszystkich zgromadzonych tutaj w świątyni w Chrobciach za wspólną modlitwę intencji polskich rolników, a w sposób szczególny intencji rolników powiatu węgrowskiego. Dziękujemy za to, za te piękne słowa, mądre, za to, że dzisiejsze święto plonie w powiecie węgrowskim. Możemy rozpocząć zgodnie z naszą wiarą, kulturą i tradycją. Możemy rozpocząć mszą świętą. Za to serdecznie dziękujemy. Jednocześnie proszę przekazać nieobecnemu dziś księdzu proboszczowi nasze pozdrowienia i szczere życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. Ja również przyłączam się do tych podziękowań Pani Starosty w imieniu własnym, naszych mieszkańców, naszego samorządu, a w takim materialnym naszym dowodem wdzięczności niech będzie ten piękny bukiet zebrany z tegorocznych zbiorów słogródków, jak widzę, wspólny z sadem. Także proszę to przyjąć jako dowód takiej materialnej naszej wdzięczności. I tak jak tutaj ksiądz wikari powiedział, zapraszamy wszystkich tu obecnych na dalsze uroczystości, które odbędą się na placu naszym szkolnym, przy szkole. No, bardzo krótki czeka nas powód, także za chwilę się tam spotkamy już na oficjalnej części. Zapraszamy serdecznie. Thank you.
wygonić. Proszę wszystkich o powstanie. Proszę Miejską Orkiestrę Dęko z Węgrowa o odegranie hymnu Rzeczpospolitej Polskiej. Głosu gospodarzy dzisiejszych dożynek. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do takich oficjalnych powitań naszych zacnych zaproszonych gości, przybyłych na dzisiejsze dożynki, chciałbym powiedzieć, że te dożynki są zorganizowane z inicjatywy samorządu powiatu węgrowskiego, pani starosty w szczególności. Dla nas bycie współorganizatorem dożynek powiatowo-gminnych jest niewątpliwie wielkim zaszczytem i wyróżnieniem, za co chciałem pani staroście tutaj publicznie bardzo serdecznie podziękować. Szanowni Państwo, chciałabym odwzajemnić się współgospodarzowi tego terenu, panu wójtowi Bogdanowi Dolińskiemu, bo rzeczywiście takie uroczystości jak dożynki muszą odbywać się w terenie. To są pierwsze dożynki powiatowe, na to zwrócił uwagę ksiądz dziekan w czasie dzisiejszej mszy. Chcemy, żeby były, one są pierwsze, ale chcemy, żeby nie były ostatnie. Chcemy, żeby kolejne dożynki odbywały się w poszczególnych samorządach, gminach naszego powiatu. Chcemy odwiedzać każde miejsce, tam gdzie będziemy zapraszani, aby móc dziękować i cieszyć się z zakończenia żniw. Dożynki bez udziału widzów, że się tak wyrażę, ale bez udziału naszych mieszkańców byłyby mało wymowne, dlatego cieszymy się statycznej obecności. No, w sposób szczególny oczywiście cieszymy się z obecności zaproszonych zacnych gości, których pozwolimy sobie teraz przywitać. Pani wicemarszałek Senatu Maria Koc, bardzo serdecznie witamy. Serdecznie witamy wśród nas pana posła Marka Zagórskiego. Pana ministra cyfryzacji. Pana ministra cyfryzacji. Witamy panią Annę Kaszubę, kierownika delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach. Serdecznie witam pana Macieja Górskiego, radnego sejmiku województwa mazowieckiego i jednocześnie zastępcę dyrektora Mazowieckiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Witam serdecznie, bo tu mi przypadł w udziale zaszczyt, tak już nie po kolei, naszych księży zacnych, którzy odprawiali mszę, księdza Marka Zalewskiego, proboszcza parafii w Grębkowie i księdza Kamila Mazurkiewicza, który był współodprawiającym mszę. Chciałabym powitać naszych kolegów i koleżanki samorządowców z terenu powiatu węgrowskiego. Rozpocznę od burmistrza Łochowa, pana Roberta Gołaszewskiego wraz z panią wiceburmistrz Małgorzatą Łotarską. Serdecznie witam
kolegę z sąsiedztwa, wójta gminy Lim, Bogusława Szymańskiego. Witamy bardzo serdecznie pana Waldemara Cyrana, wójta gminy Sadowne. Chciałabym również serdecznie powitać pana Sławomira Piotrowskiego, dyrektora MODR-u w Warszawie. Witam Artura Saracha, kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Węgrowie. Witamy pana Józefa Jana Romańczuka, dyrektora oddziału MODR-u w Siedlcach. Serdecznie witamy przedstawicieli naszych służb powiatowych, komendanta powiatowego Państwowej Policji, pana Andrzeja Stryczule. Witamy również zastępcę komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie, pana Dariusza Maciąga. Witamy radnych powiatu węgrowskiego i radnych gminy Grębków. A są z nami przewodniczący Rady Powiatu pan Krzysztof Onaszkiewicz, członkowie zarządu pan Tadeusz Kot, pan Włodzimierz Miszczak, jest pan Adam Strąg, pan Jarosław Grenda, pan Łukasz Komorowski. Mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam. Więc ja nie będę się już silił na wymienianie radnych naszej gminy Grębków, bo mogę kogoś pominąć, aczkolwiek widzę tutaj kilku młodych siedzących na początku. Serdecznie kolegów radnych i koleżanki radne witamy. Witamy również przedstawicieli samorządów poszczególnych szczebli, które tutaj na pewno są razem z nami, a trudno nam jest wszystkich zlokalizować i wymieniać. Tak jak również dyrektorów, kierowników i naczelników jednostek powiatowych i gminnych, których też tutaj witamy serdecznie, bo ich widzimy. Media utrwalą, ale bez sponsorów też ciężko byłoby zorganizować tę uroczystość, także serdecznie witamy przedstawicieli sponsorów i samych sponsorów. Sponsorzy będą wymienieni w dalszej części uroczystości. Witam również nasze zaprzyjaźnione, niezawodne koła gospodyń wiejskich, które są pod namiotami przywiezionymi od kolegi Cyrana z Sadownego. Dziękujemy panie wójcie za pomoc. Serdecznie witamy młodzież biorącą udział w dzisiejszych dożynkach. Witamy strażaków, druhów strażaków, którzy naprawdę swoją obecnością zarówno korowód dożynkowy, tak myślę, że upiększyli, jak i teraz pomogą nam w takiej logistycznej opiece nad tymi dożynkami. Serdecznie witamy. Chciałabym bardzo serdecznie przywitać przedstawicieli Solidarności Rolników Indywidualnych na czele z panem Markiem Borucem. Bardzo serdecznie witamy. My witamy wszystkich przybyłych mieszkańców z terenu naszej gminy i całego powiatu i spoza powiatu, bo tacy również są. Serdecznie państwa wszystkich witamy. Szanowni państwo, dożynki to taki zwyczaj, który od lat jest niezwykle żywy, a szczególnie na wsi polskiej. Oddaję hołd spracowanym rękom rolnika polskiego. Tak mówił Jan Paweł II. My dzisiaj z panem wójtem i z przedstawicielami władz również wszystkim rolnikom, szczególnie tym z powiatu węgrowskiego, taki hołd chcemy złożyć. Chcemy podziękować za pracę, za to, że państwo w ten sposób rozumiecie ten i rozwój gospodarczy tego regionu i patriotyzm. Za to serdecznie, bardzo państwu dziękujemy. Tak jak pani starosta powiedziała, jest to wielowiekowa tradycja związana ze świętem polskiej wsi. Jako wójt gminy Grębków chciałbym skorzystać z okazji i powiedzieć, że nasza gmina jest gminą typowo wiejską, typowo rolniczą. Szczególnie po wejściu do Unii Europejskiej, szanowni państwo, jest to gmina dynamicznie się pod tym względem rozwijająca na szczeblu powiatu, a myślę, że i samorządu całego województwa mazowieckiego mamy znaczny udział chociażby w produkcji mleka. Jest wielu rolników, którzy mają kilkadziesiąt, a są i tacy, którzy mają kilkaset sztuk, prawda, bydła, krów dojnych. To już jest bardzo, bardzo duży postęp. Dlatego jeszcze raz się cieszymy, że na terenie naszej gminy te dożynki powiatowo-gminne mogą się w roku 2019 odbywać. Ja w tym momencie jeszcze chciałbym wszystkim państwu tu obecnym życzyć, aby chleb dożynkowy, którym za chwilę będziemy się dzielić,
jako symbol sytości i dostatku, ale też był jako symbol jedności, zrozumienia i porozumienia. I życzę Państwu wszystkim tu obecnym, abyście dzisiaj przy tej pięknej pogodzie znaleźli każdy coś dla siebie i miło wspominali Dożynki 2019 rok powiatowo-gminne. Dobrej zabawy. Chciałabym tylko dodać, że powiat węgrowski jest właśnie takim terenem typowo rolniczym. Tutaj jest prawie 8 tysięcy gospodarstw. Zatem nic dziwnego, że rozpoczynamy ten pierwszy rok kadencji właśnie też pamiętając, dziękując rolnikom za te prace. Jak potem już może nie też nie będzie takiej okazji, chciałabym skierować słowa również podziękowania do naszych gości, zarówno do pani marszałek Marii Koc, jak i do pana ministra Marka Zagórskiego za pomoc, za wsparcie, które tutaj też i w Grębkowie odczuwamy na terenie całego powiatu, bo proszę państwa, samego Funduszu Dróg Samorządowych do powiatu trafiło już na ostatnich miesiącach 15 prawie milionów złotych. Drodzy Państwo, przedstawiciele władzy rządowej, parlamentarzyści, aby o nas jeszcze bardziej pamiętać, bo potrzeb co do budowy dróg mamy naprawdę, naprawdę niezliczoną ilość. I jeszcze chcę, już nie będę później zabierał głosu, podziękować wszystkim, którzy pracowali przy zorganizowaniu tych dożynek. No, było to wczoraj najlepiej widoczne na tym placu. Strażaków, pani z kół gospodyń wiejskich, naszych pracowników biblioteki, szkół, wszystkim z sołtysu, wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za to, że dziś wszyscy możemy się tutaj bawić. Chciałabym dołączyć się do tych podziękowań, bo takie przedsięwzięcie to jest naprawdę wielkie wyzwanie. A muszę powiedzieć, że zaangażowanie zarówno pana wójta, jak i moich kolegów z zarządu, którzy jednocześnie tutaj z terenu Grębkowa są w powiecie węgrowskim, pan Tadeusz Kot i pan Włodzimierz Niszczak, to też ich naprawdę wielkie zaangażowanie, wielkie zainteresowanie i chęć, żeby właśnie na terenie gminy Grębków te pierwsze dożynki się odbyły. A ja się cieszę w sposób szczególny, bo to też jest moja gmina. Także mam nadzieję, że będziecie się Państwo bawić i będziemy wspólnie wspominać ten czas. Słońce nam też sprzyja i pogoda i przed nami parę godzin fajnego czasu. Schodzimy ze sceny. Dziękujemy za to, że tak długo jeszcze nas słuchali. Serdecznie dziękuję pani staroście i panu wójtowi. Zapraszam na scenę i proszę o zabranie głosu panią wicemarszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, panią Marię Koc. Szanowny panie ministrze, szanowna pani starosto, panie wójcie, gospodarze dzisiejszej uroczystości, szanowni państwo starostowie, dożynkowi, drodzy goście, panie radny województwa mazowieckiego, pani dyrektor, panie dyrektorze Mazowieckiego Ośrodka Doradców Rolnych, szanowni państwo samorządowcy, panie burmistrzu, panowie wójtowie, szanowni państwo, drodzy mieszkańcy gminy Grębków powiatu węgrowskiego. Pan Bóg pobłogosławił dzisiejszym dożynkom, temu świętu, bo jeszcze wczoraj, drodzy państwo, było pochmurno, było zimno, popadywało, a dzisiaj niebo bezchmurne, jest ciepło, jest pięknie, jest tak, jak powinno być w dożynki. Pora już taka prawie, że jesienna, ale to jeszcze jest ten czas, kiedy się spotykamy i dziękujemy Bogu za dobre plony, za dar pracy, za dar chleba, bo tak przecież mówi nasza tradycja. Tutaj na terenie wschodniego Mazowsza ta tradycja jest ciągle bardzo żywa. Ta tradycja jest żywa i ona mówi o tym, jak bardzo ludzie, którzy tutaj są, tutaj mieszkają, są bogobojni z tradycją, ze swoim tym wielkim dziedzictwem kulturowym tej ziemi związani. Drodzy państwo, praca na roli jest bardzo ciężka. Nie musimy o tym tutaj mówić, bo gmina Grębków, powiat węgrowski to są tereny typowo rolnicze. Większość z nas, jak nie mieszka na wsi, to ze wsi pochodzi, tak jak ja. Wychowałam się na wsi, przez lata całe mieszkałam na wsi, moi rodzice byli rolnikami. To jest praca bardzo ciężka, wymagająca. Po kilkanaście godzin dziennie, 7 dni w tygodniu, nie ma świąt, nie ma niedzieli. Ale drodzy państwo, i też ile nerwów, bo różne są sytuacje, niezależne od rolnika, jak chociażby susza i cóż poradzić. To tylko tyle, że państwo może wesprzeć tych, którzy ponieśli szkody największe.
ale drodzy Państwo, na pewne rzeczy, na warunki atmosferyczne nie mamy przecież wpływu. Ale drodzy Państwo, ci ludzie, którzy na roli żyją, z niej żyją i tutaj pracują, rolnicy, rolniczki, przecież trzeba to powiedzieć, to są ludzie niezwykle pracowici, zastarali, ludzie bardzo ofiarni w tym, co robią. Oni mogliby pracować wszędzie i pewnie by sobie bardzo dobrze żyli, gdyby poszli do miasta, ale nie idą do miasta. Chcą być tutaj. Bardzo często dziedziczą gospodarstwa po swoich rodzicach i są świadomi tego wielkiego dziedzictwa, tego, że to gospodarstwo było uprawiane kiedyś przez ich dziadków, pradziadków, może jeszcze wcześniej przez poprzednie pokolenia. I są z tą ziemią bardzo związani, emocjonalnie związani. Dlatego nie szukają swojej przyszłości gdzieś w mieście, chociaż często część dzieci do miasta wyjeżdża, ale wielu zostaje tutaj, bo ziemię kocha, bo tę pracę kocha i chociaż ona jest wymagająca i chociaż ona, tak prawdę mówiąc to, często zabiera i zdrowie, i siły, to przecież tutaj zostają, pracują na roli po to, żebyśmy my mieli ten codzienny chleb, tę wspaniałą polską żywność, to co rośnie na polu, to co jest hodowane w gospodarstwach, drodzy Państwo, bo to jest żywność naprawdę wysokiej jakości, chociaż może nie nosi certyfikatu ekologicznej, bo to muszą być spełnione pewne warunki, ale przecież w porównaniu z tą, jaka jest w innych krajach produkowana na skalę przemysłową, to jest to jakość, to jest wysokiej jakości żywność, zdrowa i naprawdę bardzo, bardzo smaczna. Chciałam bardzo serdecznie podziękować rolnikom, bo to Państwa święto dzisiaj. Wszystkim paniom, panom, rolniczkom, rolnikom, wszystkim, którzy na naszej tutaj węgrowskiej ziemi, na roli pracują, chciałam bardzo serdecznie podziękować za Wasz trud, za Waszą ofiarność, za Waszą ciężką pracę, za Wasze starania. Z całego serca dziękuję i nisko się Państwu kłaniam. Chciałam, drodzy Państwo, też podziękować tym wszystkim, którzy pracują na rzecz polskiego rolnictwa, wszystkim instytucjom. Tutaj, tak jak powiedziałam, jest pan dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradców Rolnych, jest też pan kierownik z Siedlec, jest wicedyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pan Maciej Górski, jest pan Artur Salach, kierownik ARiR-u w Węgrowie. Wszystkie te instytucje, szanowni Państwo, jest Solidarność Rolnicza, pan Łukasz Komorowski i drodzy Państwo, wszyscy, którzy na rzecz rolnictwa pracują, rolników w różnych gremiach reprezentują, wszystkich i Państwu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. To ten wspólny wysiłek daje efekt. Bez tego wspólnego wysiłku, bez tej dobrej współpracy, ten efekt na pewno nie byłby aż tak piękny. A dzisiaj cieszymy się tymi wspaniałymi wieńcami, podziwiamy je, bo to naprawdę są dzieła sztuki. Cieszymy się tymi pięknymi chlebami, które będziemy za chwilę, którymi będziemy się dzielić i które będziemy smakować. Cieszymy się tą piękną pogodą i swoją obecnością. To, że dzięki Panie Staroście, Panu Wójtowi, Panom Radnym Powiatowym, którzy tutaj tak bardzo dążyli do tego, żeby te dożynki się odbyły właśnie na terenie gminy Grębków. Dzięki temu wszystkiemu, Szanowni Państwo, możemy być razem. I to jest wielka wartość, że jesteśmy razem, że będziemy mogli tutaj ten czas spędzić, złożyć życzenia rolnikom, po prostu odczuć tę radość ze wspólnego świętowania. Tej radości Państwu życzę na dzisiejsze popołudnie, na dzisiejszy wieczór, a rolnikom niech Pan Bóg błogosławi we wszystkim, co robicie, w Waszym życiu osobistym, zawodowym. Niech błogosławi tym przyszłorocznym plonom, bo przecież prace już trwają na to, żeby w przyszłym roku można było dobre plony zebrać. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Marszałek za wystąpienie. Czy ktoś spośród szanownych gości chciałby zabrać głos na scenie? Zapraszam, pan Maciej Górski, zastępca dyrektora Mazowieckiego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szanowni Państwo, od 12 lat pracuję w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od całego roku pełniłem funkcję zastępcy dyrektora Mazowieckiego Oddziału i w tym roku agencja świętuje 25 lat swojego istnienia. W ubiegłym tygodniu mieliśmy na tą okoliczność podsumowanie takie wydarzenie. I cóż, przez 15 lat obecności w Unii Europejskiej
330 miliardów zostało transferowane na polską wieś. Na Mazowszu to jest ponad 62 miliardy. Podejrzewam, że powiat węgrowski to jest około 2 miliardów złotych i wszyscy widzimy, jak to się zmienia. Widzimy najnowsze maszyny, które kosztują już miliony złotych i to tutaj w tej gminie też są takie gospodarstwa, które stać, żeby kupić taką maszynę. Sam jestem rolnikiem, wiem, jak ciężko wypracować ten zysk, jak ciężko czasem rano wstać i zająć się swoim gospodarstwem. Jednak to traktuję jako obowiązek, ale i przyjemność. Trudne warunki kształcą dobre charaktery, a praca na roli pozwala odreagować szybkie tempo życia, które coraz bardziej przyspiesza. Szanowni Państwo, życzę rolnikom, żeby wsparcie z agencji nie było tylko i wyłącznie dochodem, ale częścią tego dochodu, żeby rolnicy za swoją pracę, za swoje produkty otrzymywali dobre ceny, uczciwe ceny. Myślę, że znacznie się poprawiło w tym ostatnim okresie. Tutaj w tej gminie dominuje produkcja mleczarska. Ceny mleka nie są złe. Dopadł nas ASF, z tym walczymy i proszę Państwa, o ile można powiedzieć, że tutaj na wschodzie to jest znaczny problem, to proszę zwrócić uwagę, przez 5 lat ta choroba zrobiła postęp o 250 km na zachód. Chiny 2 lata. Kraj wielkości Europy został 2 lata opanowany i kraj ościenny. Także o tym się może mało mówi, dużo jest narzekania, dużo jest niepokoju, zwłaszcza u tych producentów, którzy robią to profesjonalnie. Natomiast proszę też jasno to ocenić. Zapraszam pana ministra o zabranie głosu. Pani marszałek, pani starosto, panie wójcie, szanowni samorządowcy, czcigodni księża, szefowie jednostek, pani dyrektor, panie dyrektorze, drodzy rolnicy i mieszkańcy gminy Grębków, mieszkańcy powiatu węgrowskiego. Dzisiaj jest ważne święto. Każde dożynki są ważnym świętem, dlatego że możemy podziękować Panu Bogu za to i rolnikom za ich pracę. Za ten kawałek chleba, którym się za chwilę będziemy dzielić, za ten bochenek, który mamy na stole każdego dnia dzięki właśnie pracy rolnikom. I warto o tym wspomnieć, bo polscy rolnicy ten bochenek chleba dostarczają nie tylko na polskie stoły. Jesteśmy jednym z największych producentów żywności, pomimo tego, że warunki funkcjonowania w ramach wspólnej polityki rolnej niekoniecznie były preferujące polskich rolników. I o to też chcemy zadbać. Chcemy zadbać, żeby płatności bezpośrednie, żeby szanse polskich rolników były równe. Chcemy, żeby polska wieś w dalszym ciągu wypracowywała ten ważny fragment, ważną część produktu krajowego brutto. I warto powiedzieć, że jest to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi naszej gospodarki i jeden z tych sektorów, w których mamy bilans handlowy bardzo, bardzo korzystny. Żeby to było możliwe, staramy się prowadzić politykę zrównoważonego rozwoju. Politykę, która przede wszystkim skoncentrowana jest na takich miejscowościach i takich powiatach jak Węgrów. I to widać. Pan wójt prosił o to, żeby było więcej pieniędzy na drogi, więc ja mogę powiedzieć, że będzie tych pieniędzy na drogi. One są już zaplanowane i od aktywności samorządu zależy, żeby te drogi były budowane. A my jako rząd staramy się, żeby te środki były. Ale nie tylko na drogi, bo przywracamy połączenia autobusowe. Staramy się odbudowywać potencjał, także ten ważny, stanowiący o tożsamości naszego państwa, o tożsamości tych terenów. Czyli między innymi wspierać inne ośrodki kultury, wspierać koła gospodyń wiejskich, wspierać ochotnicze straże pożarne. Wspierać rolników zawsze wtedy, kiedy to jest potrzebne, jak w przypadku suszy chociażby. Pan dyrektor przekazał mi informację, że w ramach pomocy suszowej w ubiegłym roku 180 milionów złotych zasiliło gospodarstwo podotknięte suszą na terenie Mazowsza. 2,2 miliardy na terenie całej Polski. W tym roku także taka pomoc będzie. Staramy się, żeby polska wieś była nowoczesna. Stąd te laptopy, ale także światłowód. Stąd cały wielki program wspierania polskiej wsi i budowy siły polskiego rolnictwa. To nie byłoby możliwe bez Państwa wsparcia.
za to wsparcie, które otrzymujemy, za te wyrazy sympatii, które także tutaj czujemy. Chcieliśmy podziękować, prosić o jeszcze, a będziemy robić dalej swoje. Szczęść Boże. Dziękujemy panu ministrowi. Dzielimy się teraz chlebem. Schodzimy, bardzo proszę radnych powiatowych, radnych gminnych również o pomoc, pana wójta, tak żeby wszyscy goście, wszyscy uczestnicy również poczęstowali się chlebem dożynkowym. Zawierucha już jest w komplecie. Przed państwem Zawierucha. Thank you.
kawalerka, a niech sobie potańcuje ta ulicka kawalerka. Podstawowych w Włochowie. Zapraszamy Włochów. Mądre oczka miała i się spodobała. Mądre
Szanowni Państwo, ja przypominam, że na wniosek starosty Rybeszczak ci oto Państwo otrzymali odznaki nadawane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju. Dzisiaj bardzo proszę jeszcze pamiątkowe zdjęcie. Ja jeszcze Państwu odczytam rolników z gminy Łoków, pani Krystyna Kielan, z gminy Grębków, panowie Zbigniew Szapski, Sławomir Dudek, z gminy Korytnica, panowie Paweł Świętochowski oraz Daniel Peranek, z gminy Liw, panowie Leszek Salak oraz Sławomir Głuchowski, z gminy Miedzna, pan Piotr Cibor, z gminy Sadowne, pan Adam Olton i Zbigniew Szczegóra, z gminy Stoczek, pan Marcin Sześciurka i z miasta Węgrowa, pan Andrzej Grabek. Szanowni Państwo, duże brawa dla oznaczonych rolników. Wyszedł złodziej w pole, wziąwszy worek pusty, wszedł w pole sąsiada, by nakraść kapusty i stanął na miejscu, gdzie największe głowy. W imię ojca i syna, lecz będę gotowy i piękną kapustę zaniosę do domu, choć wcale nie zgrzeszę przeciwko nikomu. Po siódme nie kradnij, mówi przykazanie. Ja siódme nie ruszę, ani spojrzę na nią. Tak jak to powiedział, tak i też zaczyna. Każdą siódmą mija, od pierwszej zaczyna. I pół godziny mówi siódme przykazanie. Cztery. Pięć. Sześć. Siódme nie kradnij. Nakradł po sześć główek, największych na łanie. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siódme nie kradnij. Gospodarz ze swą żoną, dzieci za krzakami, wszystko to widzieli i wszystko słyszeli. A kiedy miał uchnąć, pytali złodzieja. I tak powitali pana dobrodzieja. Tyś miał siódme w głowie, my piąte mi chcemy i tylko do czterech szmodzić cię będziemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Gospodarz mu liczy. Piąte nie zabijaj. Tak go kijem ćwiczy i znów od jednego do czterech rachuje. Raz, dwa, trzy, cztery. Piąte nie zabijaj. Złodziej krzyczy, błaga, uczynku żałuje, a kiedy miał dosyć, gospodarz mu rzecze. Tyś przekroczył siódme, a my piąte człecze. Niechaj to dla ciebie nauką się stanie, byś lepiej zrozumiał boskie przykazanie. Thank you.
duże, duże brawa. Teatralno-muzyczna brawura z publicznej szkoły podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Drętowie. Duże, duże, duże brawa dla uczniów Szkoły Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Grębkowie.